Wojtek Piotrowicz w klubie nazywany wąsem. Skąd, to, skąd ta ksywka? Myślę, że cała Polska się domyśla. Skąd? No tutaj nie da się ukryć, że ksywka się wzięła od mojego taty, który nosi bujnego wąsa odkąd pamiętam, odkąd się urodziłem. Słuchy chodzą, że już się taki urodził, więc no stąd też tak żartobliwie nazywają mnie wąsem. Czyli można liczyć, że też w przyszłości że zobaczymy cię z takim bujnym wąsem? Natura nie obdarzyła mnie aż tak bujny, aczkolwiek myślę, że kiedyś na pewno do tego dojdzie. Przechodząc do, do rugby, mówiliśmy o tym, że w, to twoja ksywka w ogniwie, ale ogniwo nie jest twoim macierzystym klubem, bo zaczynałeś w budowlanych Lublin. Tak jak już wspomniałeś, tata był sędzią, zawodnikiem sędzią, teraz jest szefem kolegium sędziów. Twój brat grał w rugby. Ale na pierwszy czynik przeprowadziła cię mama, jak to się stało? To znaczy, w domu nigdy nie miałem takiej presji, aby uprawiać rugby jako sport. Miałem dowolność wyboru, mogłem iść na każdy sport. Gdzieś tam wiadomo, jak każdy młody chłopiec zaczynałem od piłki nożnej, bo w szkole wszyscy grali na podwórku wszyscy grali więc no gdzieś tam to ruch by zawsze w moim życiu było, no bo tata często jeździł na wyjazdy jak ja już odkąd pamiętam to on już był wtedy sędzią, nie był zawodnikiem brat grał gdzieś tam na turnieje no i ja gdzieś tam siłą rzeczy byłem ciągany na te turnieje czy na wyjazdy no jakieś tam oglądałem różne rzeczy no i kiedyś po prostu w domu mama mi zaproponowała czy nie chciałbym pójść zobaczyć jak to jest i ja się zgodziłem i tak już zostałem aczkolwiek mówię no ze strony taty nigdy nie miałem presji aby uprawiać ten sport wręcz Zawsze miałem od niego wsparcie takie, że mogłem uprawiać każdy inny sport. No i zacząłeś jako w bardzo młodym wieku? Zacząłem, jak miałem 6 lat, dokładnie. Więc w zasadzie przez wszystkie kategorie wiekowe przeszedłeś. Jak pamiętasz te pierwsze lata w Rugby? To była bardziej zabawa, czy już tam się te elementy rywalizacji, taka chęć bycia najlepszym pojawiała? Pamiętam, jeszcze nie było takiej zabawy, bo w miniżakach był już kontakt. Ja ogólnie w miniżakach chyba z tego co pamiętam grałem 3 lata ogólnie albo 4 nawet, więc dwukrotnie przeszedłem tą kategorię, bo nie było mikrusów ani żadnych innych takich niższych kategorii jak miniżak. Aczkolwiek jeden z pierwszych treningów, które pamiętam, e, trener chyba Panasiuk, miał na nazwisko już teraz dokładnie nie pamiętam, Kazał nam przejść boisko na rękach, całe boisko do rugby. On sam to potrafił i to zrobił. Wręcz to zabawniejsze, my mieliśmy iść koło niego, więc jak gdyby ta rywalizacja i poprzeczka była stawiana wysoko od samego początku, aczkolwiek bardzo mi o to wspominam. No to trudno sobie to teraz wyobrazić, żeby <laughs> dzieciaki mikrosy <laughs> chodziły na rękach po boisku. E, powiedz mi właśnie, później przeszedłeś przez wszystkie kategorie wiekowe również w kadrach, e, w reprezentacjach. Jakie masz. Takie najlepsze, najmocniejsze wspomnienie ze swoich różnych kadrowych wojaży, no bo tych wyjazdów, obozów, yy, zgrupowań, no miałeś w życiu mnóstwo chyba. Chyba wydaje mi się, że najlepiej wspominam wyjazd na Mistrzostwa Europy we Włoszech z trenerem Misiakiem, bo tam zajęliśmy drugie miejsce, wygrywając z Niemcami 7-6 bodajże. No, był to bardzo ciężki i trudny mecz. Broniliśmy się przez prawie 60 minut. No aczkolwiek wygraliśmy i byliśmy bardzo dobrze przygotowani. No, w finale niestety ulegliśmy Belgom, chyba właśnie dość wysoko. Już jakoś nie udało się po prostu tego finału wygrać. Aczkolwiek, no, myślę, że to jest ten turniej, który za młodu bardzo dobrze wspominam. A takie najtrudniejsze yy, też takie wspomnienie z tych młodych lat, które, y, które nie jest łatwe, ale cię wzmocniło o tak. Najtrudniejsze wspomnienie? Wydaje mi się, że jak przechodziłem z kategorii młodzika do kadeta. Ja nie byłem nigdy zbyt jakiś tam wyróżniający się fizycznie, musiałem bardzo dużo zawsze pracować nad tym, żeby dogonić kolegów. Gdzieś tam może nadrabiałem jakąś tam techniką czy coś z racji tego, że, że to by było w mojej rodzinie i gdzieś tam piłką sobie podrzucałem albo po prostu gdzieś tam może genetycznie zostały przekazane te umiejętności. I jak przechodziłem, gdzie jak dorastałem jako młody chłopiec z tej kategorii właśnie młodzika do kadeta, to czułem znacząco taką różnicę fizyczną wśród moich kolegów i, i, i wtedy, wtedy miałem takiego doła, czy w czy, czy ogóle się nadaje na rógby, czy, czy, czy dam radę, czy jestem w stanie przeskoczyć tą, tą, tą różnicę fizyczną. Aczkolwiek no, ja mam taki charakter, że może tego po mnie nie widać, ale nie, nie załamuję się, stawiam sobie jakieś cele i pomalutku sobie do nich dążę. I zazwyczaj udaje mi się do nich dojść, więc potem mam z tego satysfakcję i to mnie napędza. No miałem, miałem właśnie też o to pytać, no bo twój brat w pewnym momencie zrezygnował z rugby, Sam powiedział, że tata się do niczego nie zmuszał i nie jakoś nie, nie popychał cię bardzo mocno do tego, żebyś trenować. Jak były takie momenty trudne, to tą motywację zawsze właśnie w sobie znajd znajdowałeś? To właśnie takie chęć bycia coraz lepszym cię najbardziej motywowało do tego, żeby nie przestawać i żeby cały czas trenować? Tak, tak. No brat zrezygnował sam po prostu. Gdzieś tam się to w nim wypaliło. On też trafił na taki ciężki moment, kiedy wchodził do drużyny seniorów w Lublinie, to tam też różne Różne tam sytuacje organizacyjne i drużynowe były i po prostu sam stwierdził, że rezygnuje. Ja jak gdyby tak też nigdy nie wymagałem takiego wsparcia od taty, żeby gdzieś tam pokazał mi, co, co robić, jak trenować. Bardziej chciałem mu jako chłopiec, jako syn udowodnić, że potrafię, że chciałem mu no, zaimponować, że jestem dobry, że to jednak, no wiadomo, ojciec, autorytet, to mm, chciałem mu udowodnić, że zasługuje na to, żeby być dobrym rugbistą, że zasługuje być na to, żeby być w kadrze, żeby właśnie był ze mnie dumny, żebym mógł sobie powiedzieć po tylu latach sam do siebie, że zapracowałem na to i cieszę się, że sam to zrobiłem. Grałeś w Lublinie, później grałeś w Siedlcach, później przeniósłeś się do Gniwa Sopot. Nie kusiło Cię na którymś etapie, żeby spróbować sił za granicą? Ja nigdy o tym głośno nie mówiłem, ale po wicemistrzostwie w Siedlcach zajęliśmy bodajże piąte miejsce. Ja tam byłem półtorej sezonu i tam też przyszedł taki moment, kiedy zastanawiałem się, co dalej z moją karierą ruchową i zawodową, ponieważ już kończyłem też studia więc musiałem postanowić co dalej, czy zostać w rugby, gdzie no całe życie to trenowałem i uprawiałem ten sport, więc no gdzieś tam z drugiej strony głosy już, że przydałoby się pójść do pracy zawodowej, jakiejś normalnej, ustatkować, więc no ja bardzo mocno chciałem grać w rugby i miałem taki kontakt w Szkocji, w Glasgow do takiej drużyny karta Queen's Park, do tego do, zresztą pojechałem tam nawet na dwa tygodnie. Aczkolwiek wsiadając do pociągu, gdzie jechałem do Warszawy na samolot, zadzwonił do mnie właśnie prezes Marczyński z propozycją gry w ogniwie, więc mieszał mi troszeczkę w głowie przed samym wylotem. No i też no, moja obecna małżonka nie poleciała ze mną za granicę, w ogóle nie chciała, no też taki był moment w naszym życiu, gdzie jakieś tam decyzje podejmowaliśmy i postanowiliśmy razem po prostu, że ja wrócę do Polski, no zaręczyłem się i potem wzięliśmy ślub, więc jak gdyby to się szybko, dynamicznie potoczyło i już tak zostałem w Polsce. No gdzieś tam jakiś niedosyt na pewno jest, bo chciałbym spróbować swoich sił za granicą, zresztą to było zawsze moje marzenie, żeby sprawdzić się na arenie takiej międzynarodowej, gdzieś za granicą i zobaczyć, gdzie, gdzie jestem, na ile mogę te swoje umiejętności jeszcze podnieść i, 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 no i po prostu zobaczyć, czy... Czy, czy jestem w stanie osiągnąć wyższy poziom niż tutaj, w Polsce, no ale to, niczego nie żałuję. Wspomniałeś o, wspomniałeś o swojej małżonce, e, z tego co wiem, to dość długo się znacie. E, tak, znamy się od pierwszego liceum, czyli od 16 roku życia, czyli już połowę mojego życia, bo obecnie mam 32 lata. <laughs> Razem jesteśmy jakieś już... hmm, żebym się nie pomylił, bo potem będzie... <laughs> Jesteśmy, zeszliśmy się po maturze, czyli to będzie 19, tak? 19, 11 lat, 12 razem już jesteśmy. No, po ślubie jesteśmy 7 lat, więc kawał czasu. No właśnie słyszałem, że na studniówce byliście z innymi parami, ale po studniówce już... Na maturze, w klasie maturalnej ja byłem z inną partnerką, ale zeszliśmy się po maturze, więc już... Ale to można powiedzieć, że jest taki, taki już, net, trochę takiej wyrozumiałej kobiety wokół Ciebie, bo mama zaprowadziła Cię na trening, że ona z tego, co czytałem w różnych wywiadach, też jest bardzo wyrozumiała, jeśli chodzi o, twoją, o Twoje rugby, czy to prawda? To prawda jest, wiadomo, że są i gorsze momenty, aczkolwiek no, dużo znosi, ale ja się zawsze śmieję, że jak już się tyle znamy, to i mówię wiedziały gały, co brały, bo jak miałem 18 lat jeździłem na różne inne kadry, no to wtedy. Jak byliśmy parą, tak, że się spotykaliśmy po prostu gdzieś tam na, na jakichś różnych tam randkach na dworze czy na spotkaniach, no to wiadomo, że te wyjazdy jej nie przeszkadzały <grym> dopiero jak zamieszkaliśmy razem i zobaczyła jak często po prostu mnie w domu nie ma, jak jeszcze były częściej zgrupowania, czy wyjazdy, czy mecze, weekendy, więc no zobaczyła z czym to się je, czym to jest być żoną sportowca, aczkolwiek myślę, że i tak bardzo wyrozumiale to wznosi i wspiera mnie w trudnych momentach. Zwłaszcza, że też na pewno musi tego znosić dużo, bo z tego, co też czytałem w różnych wywiadach z Tobą, to jesteś bardzo pracowitym rugbystą, bo nie tylko treningi z drużyną, ale też stawiasz na ten indywidualny, indywidualny trening i takie doszkalanie się i, i, i poprawianie cały czas. Jak ważne to jest Twoim zdaniem w karierze zawodnika, żeby zawsze robić coś więcej niż, niż to, co trener Ci powie? Myślę, że to jest... No... To jest najważniejsze, bo jeżeli chcemy się wyróżniać z tłumu, to musimy dawać od siebie więcej. No teraz każdy ma dostęp do siłowni, każdy ma dostęp do różnego rodzaju sprzętu, więc tylko i wyłącznie liczą się chęci. No ja tak jak mówię, czułem to za młodu, że po prostu gdzieś tam fizycznie jestem słabszy od rówieśników i że muszę po prostu więcej pracować. No, miałem wsparcie różnych kolegów, którzy mi doradzali tam co robić, czy trenerów, więc jak pracować. Ja po prostu sam zawsze chciałem to robić i po czasie, zresztą no, czułem gdzieś to podświadomie, że ta systematyka po prostu przyniesie w końcu efekt, nawet jeżeli to będzie trwało dłużej niż u innych osób, bo wiadomo są tacy, tacy zawodnicy, którzy przyjdą dwa razy, pomachają sztangą i są ogromni, po prostu mają taką naturę genetyczną. No a ja niestety muszę włożyć w to Rok, pół roku ciężkiej pracy, żeby w ogóle był widoczny jakikolwiek efekt. Yy, aczkolwiek, no, mówię, ta systematyka i to, że zawsze codziennie czułem, że muszę pójść, że to jest mój obowiązek i robiłem to z przyjemnością, nie robiłem to tego pod przymusem. Czułem, że, że to mnie po prostu pcha do przodu, że pokazuje, że jestem lepszym zawodnikiem i przekłada się to na moje wyniki sportowe. Więc, yy, gdzie przychodzi na końcu tej drogi jakaś tam mała nawet nagroda, to tym bardziej mnie napędzało i pokazywało, że mogę, że mogę jeszcze więcej. Gdzieś, wiadomo, Zdarzało się, że no byłem młodym chłopakiem, czy gdzieś z kolegami się szło, nie wiem, na imprezę, czy w ogóle nawet się na spotkanie zwykłe, i gdzieś tam pff, jedyn, kilkukrotnie ten trening szedł w odstawkę. Oczywiście nie trening rugby, tylko właśnie ten dodatkowy, to czułem potem taki niedosyt, że mogłem jeszcze więcej, że mogłem dołożyć, że niepotrzebnie poszedłem, że mogłem pójść na trening i myślę, że to jest taki klucz do sukcesu osób, które, które gdzieś mają jakieś, jakiekolwiek wątpliwości, że ciężka praca zawsze popłaca. No i w Twoim przypadku też ten dodatkowy trening też na pewno wiąże się z, z kopami, no bo masz Twoją rolę jest kopanie zarówno w klubie, jak i, jak i w reprezentacji. Jak dużo czasu na to poświęcasz i jak radzisz sobie z presją, no bo presja na kopaczy jest zawsze ogromna. Hmm, może śmiesznie to zabrzmi, ale ja generalnie podczas kopów nie czuję presji. Hmm, po prostu staram się o tym nie myśleć. Jak byłem młody, to ja miałem bardzo blisko na stadion budowlanych, dosłownie 5 minut spacerkiem i zawsze jak trening tam przykładowo był na 18, ja już byłem 17.05 na stadionie, jak jeszcze nikogo nie było, schodzili się też chłopaki, przyjeżdżali wcześniej, zawsze graliśmy w paryżankę. Ale zawsze, jak ja byłem pierwszy, to kopałem na bramkę. I to było takie żmudne, codzienne kopanie. Jak nie wychodziło, to nie wychodziło, ale zawsze kopałem po kilkadziesiąt kopów, po prostu, bo lubiłem to robić. Przychodziłem sobie z podstawką i oddawałem tych kopów mnóstwo przez wiele lat, aż do seniora. Potem już wiadomo, że jakieś różne sprawy zawodowe, czy praca, czy, czy, czy inne rzeczy, czy studia, jak nie umożliwiały mi, tak, częste przychodzenie przed treningiem i kopanie, ale zawsze gdzieś tam, czy po treningu, czy przed treningiem, staram się zostawać i oddawać te kilka kopów. Teraz jest to już taka um, automatyka. Ja już czuję czasem, że nawet lepiej jest dla mnie. Już no wiadomo, teraz mam 32 lata i tak od, od niedawna czuję, że jak nawet odpuszczę, to i tak podchodząc do kopu, ja już wiem, jak mam to zrobić, i wewnętrznie to czuję po prostu, jak mam kopnąć piłkę, i czy kopnę ją dobrze, czy ona w czy ona wleci, czy, czy, czy między słupki, czy nie, czy mam wziąć pod uwagę wiatr, jak się ustawić biodrami, no to jest bardzo dużo aspektów, które ja po prostu nabyłem przez to, że oddałem tych kopów setki tysięcy naprawdę w przeciągu mojej kariery i to też nie ma innej drogi. Można mieć predyspozycję do tego, żeby kopać i pamiętam taką jedną fajną historię, to chyba było w Młodzikach właśnie, wtedy pierwszy raz kopaliśmy na, na bramkę, bo tam się już zaczynało grać na takim większym boisku i ja wtedy Chyba grałem na pozycji dziewiątki i mój kolega Przemek Wociur grał na łączniku ataku, i właśnie stanęliśmy naprzeciwko bramki. Trenerzy nas wzięli, że kto kopnie na bramkę, właśnie i Przemek próbował kopać, i jemu miał siłę, ale nie, nie kopał celnie. No i ja pamiętam, że ja podszedłem, kopnąłem, nie miałem tej siły tak, żeby doleciała, ale piłka leciała poprawnie technicznie już wtedy. I wtedy sobie pomyślałem, właśnie, że może to ja bym mógł kopać i zacząłem to po prostu ćwiczyć. No i z czasem, wiadomo, że noga nabrała siły i ta celność gdzieś tam od początku była. No, i myślę, że to też tak jakoś pokazało mi, że będę w stanie mógł kopać na bramkę. Masz taką listę swoją, swoich ulubionych takich najlepszych kopów, które ci weszły w, 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 w trakcie Twojej kariery? E, takie, które zapadły mi w pamięci, to na pewno jest Ogólnopolska Olimpiada Dzieci i Młodzieży w Koszalinie w 2006 roku. E, no, to był mój taki jeden z lepszych turniejów, e, który rozegrałem e, jako dzieciak. Bo no, tam pierwszy raz ja kopałem z takiego zwykłego znacznika, które są tutaj rozstawiane. No i tam w finale graliśmy z arką Gdynia. No, kopałem z 40 metra, więc no, jak na 16-latka, to uważałem, że to jest mega wyczyn. Gdzieś jeszcze nawet mam wideo w domu, gdzie tam z 3, chyba trzy kopy z, około, z okolic 40 metra oddałem, no i ta piłka leciała, no tak jakbym kopał to dzisiaj, więc no. Naprawdę to było dla mnie coś, że, że, że to już wtedy, wtedy nabrałem tej siły, nabrałem troszeczkę fizyki, szybkości i czułem, że, 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 że już staję się tym lepszym zawodnikiem. Właśnie i poprzez to, że ten kopanie na bramkę się jest moim konikiem. A poza tą listą takich najlepszych kopów, też słyszałem, że masz taką charakterystyczną listę zdobytych pucharów, którą masz. <grych> Wyryszowaną. Mam dwa tatuaże. Pierwszy tatuaż to jest puchar mistrza Polski, który zdobyliśmy w 2019 roku po, po kopnięciu z dropgola w ostatniej minucie, więc no, miało to dla mnie wielkie znaczenie, bo zawsze chciałem być tym mistrzem Polski. Nie wyobrażałem sobie nigdy, że to się stanie w ten sposób, że będę mógł się do tego jakoś tam przyczynić, więc dla mnie to znaczyło, znaczyło to dla mnie dużo. No i tak już poszło ciągiem zdarzeń, że jak zdobyliśmy kolejnego mistrza, to pomyślałem, że też sobie wydatuję kolejny puchar. No mam te dwa puchary na nodze, nie da się ukryć, więc jest to dla mnie taka pamiątka. No Rógby jest całym moim życiem, więc no, to jest rzecz, którą potrafię robić, w której się czuję dobrze, w której mam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo wspomnień, mnóstwo przygód. No. Więc myślę, że to też gdzieś tam mnie tknęło do tego, żeby zrobić sobie takie małe szaleństwo. Masz miejsce na kolejne, Puchary? Jest miejsce, jest. Mam nadzieję, że wystarczy. Bo odnośnie, odnośnie tatuaży, znaczy może lepiej, żeby nie wystarczyło tego miejsca. A właśnie, tak jest. Ale odnośnie tatuaży też słyszałem, że ostatnio twój tata dowiedział się w taki dość wyjątkowy sposób o twoim nowym To jest wasza wina, bo tata zobaczył to na zdjęciu i dzwoni no i mówi, słuchaj, a co ty, tatuaż sobie zrobiłeś nowy? Mówię, no zrobiłem już w grudniu. Mówi, nie widziałeś na święta? mówi no nie widziałem. Mówi, teraz na zdjęciu zobaczyłem. Także dzięki. Wracając już do rugby, i do, do, nie tylko do kopania, bo jako dziesiątka nie tylko kopiesz, ale też zarządzasz na boisku. No i w pracy, z tego co wiem, zawodowej też na co dzień zarządzasz grupą ludzi. te doświadczenia z pracy i z rugby nawzajem się przydają? Jak najbardziej. jak najbardziej. Ja też długo się uczyłem, jak być dziesiątką, bo, no bo dziesiątką się nie rodzi, dziesiątką się staje tak naprawdę. No bo to jest tak rola, tak jak każda inna na boisku, No tylko trzeba po prostu ją zrozumieć, że trzeba bardzo dużo mówić. Trzeba przekazywać informacje, co się chce zagrać, no więc, tak jak mówisz, gdzieś tam kierować, dowodzić tym wszystkim, mieć jakiś swój plan na grę, bo każdy zawodnik łącznika ataku ma jakiś swój plan na grę i go po prostu wykonuje. Cokolwiek by trenerzy, jakie założenia by nie powiedzieli, można się stosować do tych założeń, ale wiadomo, że czasem założenia nie przekładają się na realną grę i po prostu trzeba zmienić swój plan gry w czasie tego meczu. Więc każdy musi mieć po prostu jakiś tam swój plan działania. Lubię to bardzo, bo lubię sobie planować, lubię o tym myśleć, lubię kierować, podpowiadać i sprawia mi to dużą, dużą przyjemność. Ja jeszcze w 2019 roku byłem, najpierw byłem trenerem łączącym w programie Rógby, tak potem byłem oficerem, oficerem regionalnym w Pomorskim. Miałem też dużo nauczycieli i, i innych osób pod sobą, więc też mi to pomagało, właśnie rugby w kierowaniu, w takim przestrzeganiu, w systematyczności pracy. Przede wszystkim też, bo to się przekłada potem na całe życie. No, ja po prostu, jak idę do pracy, to tak samo jak wiem, że muszę pójść na siłownię, to wiem, że muszę pójść do pracy, że muszę wykonać swoją pracę jak najlepiej potrafię, bo mam też takie myślenie właśnie przez to, że. Trenuję tyle lat, że, że, że po prostu wkładam w to tyle pracy i gdzieś tam przyniosło mi to jakąś nagrodę w postaci właśnie tych mistrzostw, czy, czy w ogóle wspomnień, czy gry reprezentacji, to wychodzę z, takiej samej, z takiego samego założenia, że w pracy, tak samo jak będę się starał i, i, i dawał całego siebie, no to gdzieś tam to przyniesie mi jakiś lepszy efekt. Teraz zarządzam. 20 ludźmi w pracy. No, pracuję w firmie sprzątającej, jestem kierownikiem, e, sprawdzam czystość, organizuję pracę, ludziom zamawiam chemię. No wszystko, zatrudniam, wszystko, wszystko, więc jak gdyby spełniam się też w tej pracy, pomaga mi ona, znaczy ruch pomogło mi dobrze się przystosować do tej pracy i jestem też zadowolony. Odpowiedzialność jak na boisku też jest. Też jest, dokładnie i też za ludzi. <laughs> Powiedz mi jeszcze... Y teraz tak patrząc na, bo powiedziałeś sporo właśnie o motywacji, o tym, jak pracujesz jako zawodnik na, na sukcesy, jak przychodzą te efekty. Co dalej? Jakie masz jeszcze marzenia? I co jeszcze chciałbyś, na co chciałbyś jeszcze zapracować? Hmm, jakie mam marzenia? Marzenia to mam takie, żeby być cały czas lepszym rugbistą, a no, wiadomo, lepszym człowiekiem, no, osiągać coraz większe sukcesy i zawodowe, i sportowe. Yy, to jest takie marzenie, które jest ciągle tak naprawdę, żeby pracować nad rozwojem osobistym, żeby no, być tym lepszym sportowcem, żeby gdzieś tam nie obciąć na laurach, że aha, dobra, zdobyliśmy jedno mistrzostwo, drugie, no to już nic nie muszę. No, mnie właśnie te sukcesy motywują do jeszcze dalszej pracy, że już tam jestem na jakimś poziomie. No wiadomo, że to nie jest jakiś najwyższy level, ten nasz polski rozgrywkowy, ale jednak jest to jakiś tam poziom sportowy i żeby. Nie nawet się na nim utrzymać, ale żeby cały czas dokładać małą cegiełkę do przodu, żeby stawać się tym lepszym sportowcem, żeby gdzieś tam sobie na koniec kariery powiedzieć, że, że solidnie przepracowałem całe życie sportowe, tak, że jestem z siebie po prostu zadowolony. To myślę, że to jest takie główne marzenie. Czy ta wizja gry w Championship też dodatkowo jest motywująca? Czy też trochę stawia do pionu, takiego, że, w pewno, że wiesz, że to jest szansa a jednocześnie miejsce, w którym sprawdzi Polska reprezentacja i Ty sprawdzicie się z drużynami, które występują w Pucharze Świata? Mam świadomość i myślę, że moi koledzy też mają tego świadomość, czym jest Rugby Championship, bo nikt z nas nie jest głupi i no to nie jest piłka nożna, gdzie yy, no z całym szacunkiem oczywiście do piłkarzy, yy, gdzie ta różnica fizyczna nie jest aż tak widoczna. W rugby niestety nie da się inaczej yy, niż fizyką, niż yy, szybkim bieganiem, czy w ogóle techniką gry, no po prostu jest różnica jest kolosalna i my jesteśmy tego świadomi, aczkolwiek ambicja sportowca no nie pozwala myśleć tak, że no nie, dost, nie, wiem, nie wejdźmy do rugby championship, bo jesteśmy za słabi. No jeżeli tak będziemy myśleć, no to nigdy nie zrobimy kroku naprzód. Ja pomijam już te wszystkie inne kwestie organizacyjne, związkowe, rozwojowe, no bo wiadomo, że jest problem, i ten problem trzeba rozwiązać. Ja nie chciałbym się teraz nad, na, nad tym wypowiadać. Chodzi tylko i wyłącznie o aspekt sportowy, no jak najbardziej pod aspektem sportowym chcielibyśmy tam wejść. Chcielibyśmy zobaczyć, jak wielka jest ta różnica, czy jest aż tak wielka ta różnica między nami a tymi drużynami z Rugby Championship, bo jeżeli nigdy tam nie wejdziemy, nigdy nie zobaczymy, nigdy nie poczujemy tej gry, no to nigdy nie będziemy wiedzieli, nad czym mamy pracować, bo można pracować ciężko, można pracować. W może ci się wydawać, że pracujesz ciężko, a to może się okazać, że to jest za mało, że trzeba dołożyć jeszcze więcej, że może trzeba popracować nad innymi aspektami. Więc myślę, że jak najbardziej ten awans, myślę, że pomógłby na pewno, żeby zobaczyć tak naprawdę gdzie jesteśmy. Ja wiem, że dużo ludzi mówi, że no przecież każdy wie gdzie Polska jest. No pewnie, że wie, ale każdy sportowiec chce spróbować tego wyższego poziomu i myślę, że to powinno nas przede wszystkim motywować. A to, co się dzieje wokół tego, czyli te sprawy organizacyjno-związkowe, no to to już jest odrębny temat do, do, do obgadania. Twoja postawa w meczu z Niemcami też bardzo pomogła na tej drodze i mieliśmy ostatnią okazję nagrywać dzieciaki z Ogniwa, które wszystkie mówiły o tym, że, że pamiętają jak Wojtek Piotrowicz kopał w meczu z Niemcami z, jak, z, jak, z jaką regularnością, te dzieciaki z Ogniwa patrzą już na Ciebie jako na swój wzór, no bo grasz w pierwszej drużynie, grasz w reprezentacji. Przez, patrząc na całą Twoją karierę, co byś powiedział tym dzieciakom, które chcą grać na dziesiątce na przykład, chcą kopać? Sporo rad już dałeś, tak nie wprost opowiadając o sobie, ale tak podsumowując, jakie rady byś im dał na tej, na tej początku ich drogi? Przede wszystkim, że miejcie marzenia, dążcie do nich i tylko ciężka praca Was do nich doprowadzi. Myślę, że to i że nigdy nie nie przestawajcie wierzyć w samego siebie, bo to jest też najważniejsze. Wiara w samego siebie, że mogę coś osiągnąć, bo ja uważam, że każdy może coś osiągnąć, nieważne jak wygląda, ile waży, jak szybko biega. Wszystkiego da się nauczyć ciężką pracą, wszystko się da wypracować i myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze to gonić swoje marzenia. Będziemy je gonić razem, mam nadzieję, przez najbliższe lata. Dzięki wielkie, Dziękuję za bardzo.